Jest poniedziałek, 1 grudnia. Pomyśl, czego w życiu się boisz. Choroby, utraty pracy, samotności, śmierci bliskich, wojny. Na początku modlitwy powiesz te sprawy Jezusowi. Pozwól sobie poczuć cudowną wolność płynącą ze świadomości, że Ten, który kocha, ma Twoje życie w swoich rękach. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Są wielkimi cudami, jakie przyjmują nasze usta. Pan wstąpił na ziemię, czyniąc nas nowym stworzeniem. Niech na wzór aniołów ogień i duch nas wypełni. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie. Drugiemu chodź tu, a przychodzi. A słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę, powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. W Ewangelii słyszymy, jak odpowiedź setnika zaskakuje, a zarazem zachwyca Jezusa. Nikt do tej pory nie wykazał się podobną wiarą. Panie, powiedz tylko słowo. Czy i Ty masz wiarę, która pozwala Ci się tak modlić? Czy w chwilach trwogi masz, podobną do setnika, pewność, że wszystko jest w dobrych rękach Twojego Pana?
Jeśli wierzysz, że Bóg jest wszechmogący i zwracasz się do Niego w chwilach utrapień, to skąd w Twoim życiu tyle strachu o jutro? Przecież pewność Bożej mocy powinna otrzeć z oczu łzy i zabrać wszelki smutek. Może bierze się to stąd, że pomimo wiary w moc Boga wątpisz w Jego miłość do Ciebie. W to, że chce dla Ciebie tylko dobra. Setnik wiedział, że pobożny Żyd, jakim był Jezus, stanie się nieczystym, przekraczając progi domu pogan. Pomimo tego nie waha się prosić Jezusa o cud. Takiej wiary pragnie od Ciebie Chrystus. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie. Drugiemu chodź tu, a przychodzi. A słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę, powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Poproś Jezusa, by dał ci wiarę taką, jaką miał setnik. Pewną i pokorną, by Twoje serce już nigdy nie było zniewolone lękiem, smutkiem. To dla takich wierzących przygotowane jest miejsce przy stole w Królestwie Niebieskim. Oh,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.